początek wszystkim tym, którzy atakowali Marsz Równości w Białymstoku, chciałabym powiedzieć, brzydzę się wami. Jesteście po prostu wstrętni wraz z tymi klechami, którzy was do tego podjudzają. Religie i kościoły od zawsze niszczyły to, co w człowieku piękne i wzniosłe. Niszczyły naukę, którą mamy dzięki zdolności abstrakcyjnego myślenia, sztukę, która powstaje dzięki kreatywności. Przeciwdziałały postępowi rozwojowi, który wynika z tego, że człowiek jest w stanie przeciwstawiać się materii. Kościoły od zawsze dążyły do tego, żeby człowiek nie okazywał zdolności do empatii, nawet wobec osób obcych, żeby nie wybijał się na zdolność do bezinteresownego niesienia pomocy, żeby nie był tolerancyjny. Kościoły i religie od zawsze wspierały najbardziej prymitywne, pierwotne instynkty, takie jak zazdrość, lęk przed innością, pragnienie władzy i dominacji oraz pozbycia się odpowiedzialności za te wszystkie czyny, nawet kosztem kłamstwa. Tego czuję wstręt. Czuję wstręt do kościołów, w tym kościoła katolickiego, za te wszystkie zbrodnie, które popełnił w historii. Czuję wstręt do osób, które bronią tego kościoła jako swojej tradycji, pomimo tego, że został narzucony siłą naszym przodkom. Czuję wstręt do ludzi, którzy dają się tam demoralizować, bo jest im tak po prostu wygodnie, bo to jest po prostu świetnie, kiedy można zmyć siebie poczucie winy, wybielić się, nawet jeżeli jest to kosztem po prostu kłamstwa w żywe oczy. Nawet jeżeli jest to kosztem zaprzeczenia, że to nie my biliśmy, nie my zabijaliśmy. Prawdę mówiąc, nie wiem, jak ludzie, którzy plują na cudzą miłość, są w stanie patrzeć w lustro, ale jestem pewna, że dzięki kościołom pójdzie im to świetnie. Jakie będą konsekwencje wydarzeń w Białymstoku? Myślę, że przede wszystkim próba przekonania Polek i Polaków do tego, że osoby LGBT są przez innych w tak dużym stopniu nieakceptowane, że rząd, policja nie jest już w stanie zapewnić im ochrony, a w związku z tym podobne marsze stanowią prowokacje i właściwie powinny być zakazane. To czy zostaną zakazane, no to już zależy od tego, czy Kaczyńskiemu będzie się to opłacało, czy też nie. Ja nie jestem osobiście przekonana ani do tego, że on jest autokratą, ani do tego, że jest demokratą. To zależy, kiedy kłamał. Albo kłamie dzisiaj dla swojego elektoratu, któremu siła pasuje, albo kłamał w latach 90. w swoich publikacjach, gdy powoływał się na to, że jest właśnie za władzą demokratyczną. W każdym razie taki zabieg może się władzy udać. Większość może uwierzyć w to, że LGBT manifestując burzy po prostu spokój społeczny z tego powodu, że mamy w sobie taki większości, taki mechanizm, że innych uważamy za troszeczkę gorszych, czy słabszych, czy mniej otwartych, mniej elastycznych. W związku z tym nawet elity, pomimo tego, że badania tego nie potwierdzają, wierzą w rzekomy właśnie mit konserwatywnego ludu, które trzeba chronić przed postępem. Badania na przykład dotyczące osób LGBT były takie, że 60% około już akceptowało jakąś formę legalizacji związków homoseksualnych, natomiast 30% legalizację małżeństw. Dziś te wskaźniki troszeczkę spadły pod wpływem pisowskiej propagandy. Jest to jakiś spadek około, o ile dobrze pamiętam, 3-5%, czyli część osób udało im się po prostu przekonać. Jakiegoś czasu zastanawiam się, czemu prawicy tak dobrze wychodzi propaganda zniechęcająca innych do osób LGBT. W poprzednim filmiku mówiłam trochę o tym, że wydaje mi się, że samo słowo ideologia jest tutaj sprytnie użyte, ponieważ prawica albo na przykład Kościół katolicki udaje, że sam poglądów żadnych nie wyznaje, natomiast poglądy należą tylko do liberałów lub na przykład socjalistek. Druga rzecz to prawica bardzo sprytnie powołuje się na tradycje, na jakieś odwieczne, wrodzone prawa i naturę ludzką, gdy zapomina o tym, że postęp technologiczny w ostatnim czasie uwolnił nas na przykład od konieczności stosowania męskiej siły fizycznej. I nie jest to wymysł, lecz naturalna konsekwencja. Kolejna rzecz to udaje się wmówić ludziom, że osób LGBT na przykład wcześniej nie było, gdy tak naprawdę nie było tak rozwiniętych mediów masowych, które o tym informowały.
A dzisiaj chciałabym się skupić na świetnej zbitce słownej ideologii LGBT, która uważam jest wyśmienitą propagandą. Po pierwsze musiałam się przebrać, bo takie gadające głowy są po prostu nie do zniesienia. A teraz o dehumanizacji. Zwróćcie uwagę, że większość osób nie wie, od czego skrótem jest LGBT. Nie wie, że chodzi o lesbijki, gejów, osoby bi i transseksualne. W związku z tym, kiedy słyszy ideologię LGBT, myśli, że chodzi o pogląd, nie o człowieka. Kiedy ktoś nawołuje do walki z ideologią LGBT, nie reaguje, dostrzegając tutaj jakieś źródło przemocy, ale myśli, że no tak, no będziemy marginalizować po prostu pewną koncepcję. Druga rzecz, to jeżeli ktoś już ogarnia, że mniej więcej zdaje sobie sprawę, że jest to skrót od definicji osób ludzkich, jednostek ludzkich, czyli że mamy do czynienia z ludźmi, to nie rozumie, że chodzi tutaj o tożsamość, a sądzi, że jest to definicja właśnie ich poglądów lub upodobań. Coś na takiej zasadzie, jakby powiedzieć ideologia melomanów, ideologia wegetarianek. Coś nabytego, co znowu nie załącza tego alarmu w głowie, że kurczę, no jeżeli jak będziemy walczyć z czymś wrodzonym, że nie możemy przecież, nie wiem, tępić na przykład mężczyzn, że czują się mężczyznami, o Polaków i Polek, że urodzili się w Polsce, czy kogoś, że to ma czarną skórę za to, że taki właśnie ma odcień. Trzecia sprawa, to jeżeli ktoś już ogarnia, że mówimy tutaj LGBT, to jest tożsamość i że tutaj chodzi o ludzi, no to bardzo często ma takie wyobrażenie dzięki propagandzie prawicowej, że jest to tylko, że te osoby mają jedynie jeden wymiar swojego życia. Zostają do tego wymiaru sprowadzone, do swoich poglądów faktycznie politycznych i aktywizmu. Prawica argumentuje, że właściwie kierują się one głównie popędem seksualnym. Ludzie w tym czasie nie zauważają tego konfliktu, że po cóż ktoś, kto chce po prostu uprawiać seks, ma zabiegać o legalizację małżeństw. No, nie dostrzegają absurdu tej sytuacji, ponieważ osoby LGBT i organizacje związane z walką o te prawa są demonizowane, przedstawiane jako wręcz nawiedzone, obsesyjne i zdolne praktycznie do wszystkiego. Spójrzcie na grafikę, tutaj przygotowałam sobie taki obrazek życie przeciętnego człowieka składające się z licznych wymiarów. Nałożyłam, tak prawdę mówiąc, to sobie trochę na teorię potrzeb Maslowa, czyli mamy potrzeby takie najbardziej pierwotne, fizjologiczne i tutaj znajdują się te seksualne, no ale mamy też potrzeby przynależności, bezpieczeństwa, które są realizowane już właśnie w związkach, mamy potrzeby szacunku, uznania, rozwoju i tak dalej, tylko że ja tu sobie jeszcze dodałam takie kwestie jak uczucia, które się często pojawiają w tych sferach, jak działania, które pod wpływem tych uczuć realizujemy, typu, nie wiem, spędzanie dużej ilości czasu, by rozwijać się zawodowo, czy troska o rodzinę i partnerkę, partnera. Po wypraniu w ideologii prawicowej okazuje się, że osoby homoseksualne, biseksualne i transseksualne zajmują się praktycznie tylko i wyłącznie propagandą. W dodatku jeszcze nie bierze się tu pod uwagę, zasłania się to, celowo zasłania się to, że taka propaganda nie może być prowadzona, no bo nie można kogoś po prostu wychować do homoseksualizmu, skoro większość homoseksualistów rodzi się w rodzinach heteroseksualnych. Chłopak, dziewczyna, normalna rodzina! Chłopak, dziewczyna, normalna rodzina! A kto na tym korzysta? Przede wszystkim Kościół katolicki, który w ostatnim czasie ma coraz większe kłopoty z pedofilią w swoich szeregach. Po drugie partia rządząca, ponieważ w 2015 udało jej się zmobilizować ludzi przeciwko uchodźcom. Okazuje się, że to działa, że ludziom fajnie jest mieć jakiś taki straszak, kogoś przeciwko komu mogą się jednoczyć. No i trzecie, grupy sfrustrowanych mężczyzn. Współczesna kultura nie oferuje zbyt wiele miejsc, gdzie mogą kanalizować, uwolnić swoją energię. W związku z tym tutaj jest doskonała okazja. Im w zasadzie jest wszystko jedno, kogo będą bili i równie dobrze może się okazać jutro, że będą bronili naszych polskich LGBT przed cudzymi, na przykład ukraińskimi pięściami. Fenomen
problem skuteczności tej propagandy zniechęcającej do osób LGBT jest taki, że ludzie nie zauważyli nawet, że otwiera się pole do walki z opozycją, że pozbywają się swoich praw obywatelskich, swoich praw demokratycznych. Władze samorządowe, które przyjmują uchwały anty-LGBT, przyjmują jednocześnie uchwałę przeciwko poglądom, czyli jutro mogą przyjąć uchwałę przeciwko dowolnym innym, reprywatyzacyjnym, przeciwko poglądom na ścieżki rowerowe dla rowerzystek, przeciwko poglądom dla przeciwko poglądom kierowców i do każdej innej dowolnej grupy osób. W naszym systemie demokratycznym ideologia nie jest zakazana. Żadna ideologia poza totalitarną. Jedynie tylko totalitarna, taka jak, i tutaj ten łącznik jest bardzo istotny, faszyzm albo komunizm, jest zakazana przez konstytucję. Każda inna jest pożądana, żeby ten system działał.